Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy internetu. Sprawa jest prosta, jak widzicie, kupiłem sobie takie naczynie, bo ostatnio dużo używam oliwy i to niekoniecznie do tego, że robię pizzę, ale także makarony, różne inne potrawy. I co postanowiłem? Postanowiłem sobie zrobić fajną oliwę, więc kupiłem, moi drodzy, oliwę Di Carlo włoską z pierwszego tłoczenia. I teraz słuchajcie, sprawa jest taka, zrobimy sobie oliwę, która idealnie pasuje do polewania nią na przykład pizzy domowej. I jest moja ulubiona, czyli bierzemy sobie ząbki czosnku, tak, bo tutaj więcej przygotowałem, ale one będą do innych rzeczy dzisiaj jeszcze, innych potraw, przypraw. Natomiast weźmiemy sobie tak ze, właśnie, żeby tutaj weszły przede wszystkim. Wrzucamy sobie jeden, takie dwa ząbki czosnku, jak widzicie. Co do tego wstawimy teraz, słuchajcie, tutaj mam świeżą bazylię, nie wiem czy widać, ale tutaj mam świeżą bazylię, tylko tutaj sytuacja jest następująca. Ona była dopiero kupiona, więc weźmiemy sobie takie trzy listki. Proszę bardzo. Coś takiego. Czemu czosnku nie zmiażdżyłem? Słuchaj. Bo nie zmiażdżyłem, ale jest nacięty, wiesz? Są końcówki nacięte, więc nie ma żadnego problemu, żeby się wydostawał ekstrakt. Słuchajcie, teraz bazylia. Ja ją teraz, bo ona jest z jakiegoś syfu, ja ją kupiłem, więc nie wiadomo, czy tam nie ma jakiegoś syfu jeszcze na niej. Więc liście umyłem pod wodą i teraz sobie delikatnie tutaj, prawda, ręczniczkiem, cyk, cyk, cyk. Można dać suszoną bazylię, tak, bazylia. Bazylię można dać suszoną, ale szczerze mówiąc zaryzykujemy dzisiaj z świeżo. Dobra. I teraz tak. Taką oto bazylię wdupiamy do środka. Tak po prostu. No. O. Proszę bardzo. Cyk. Mamy. I teraz tak, sprawa jest następująca. Jeżeli ktoś lubi ostre, na ostro, to daje tutaj malutką papryczkę jakąś pikantną. Natomiast ja dzisiaj nie będę robił żadne jakieś tam super pikante i nie wiadomo co. Przepraszam, teraz tak. Muszę tylko dodać jakieś dwa, na przykład dwie kuleczki pieprzu. O ile w ogóle taki pieprz znajdę. Bo nie wiem, gdzie mi się wszystkie przyprawy poukrywały. Pieprz czarny ziarnisty, tak. I teraz patrzcie. Cyk. O! Bierzemy sobie takie kuleczki. Jedna kulka. Druga. O, dziękuję bardzo. I trzecia, trzy kulki. Szczurek masno pijany wysyła 5 zł. Dzięki, Szczurek. Siema, i słuchaj mnie, ale słuchaj mnie, a nie marynujesz. Miaszcz ten czosnek, ale daj ten koperek kotu, daj, patrz jakże, patrz. Dobra, a tu chłop pijany na czacie pyta, co to znaczy kekwu. No ja nie wiemy, co z tym zrobić. Pijany. A NRT co? Dodał Wojtka, aha, no. Pijany, nie zwracajcie uwagi na chłopa. Pijany. Teraz tak. Tutaj mamy bazylię, czosnek i pieprz. Jeżeli ktokolwiek uważa, o, na przykład jest też ta bazylia taka suszona, natomiast my nie będziemy dodawać. Jeżeli ktoś chce, tak jak mówię, papryka tu by idealnie jeszcze dała, tylko ja po pierwsze nie mam takiej papryczki pikantnej, a po drugiej nie chcę. No i co? Bierzemy oliwę. Nastąpiło odblokowanie. Zalewamy wszystko. Proszę bardzo.
Wszystko jest lane, tak po prostu, moi drodzy. O. Dobra. I jest zrobiony potion wiedźmiński. Potion wiedźmiński. Co robimy? Teraz najlepszy byłby korek do zakorkowania, ale jak ja kupowałem, to mi nie dali korku, nie było korka w zestawie, więc sobie zrobiłem taki korek z papieru i z tego. No i tak po prostu zatkam, żeby tu nic nie wleciało, ani żaden owad, ani żaden syf. No i tyle. I jak ja sobie po tym korek jakiś z wina tam znajdę. I to sobie stoi, tylko to nie trzymamy tego w słońcu. Czyli na pewno tu nie może stać, bo tutaj mam okno od razu. Więc to musi postać parę dni, żeby to zaczęło po prostu mieć jakiekolwiek tutaj smaki. Natomiast mówię wam, że taka oliwa do polewania pizzy na przykład takiej domowej, jak się zrobi, albo do jakichś potraw, no jest fajniejsza niż zwykła z tego względu, że ma dodatkowe smaki, prawda? Pijany masno szczurek wysyła 5 złotych. Nie no, panowie, zwracajcie uwagę na Bonkola. On się chwieje na nogach. Ledwo stoi, bełkocze o papryce i oliwie. A papa kiedyś najebany wyjmował oliwę, rozjebał indukcję i się na podłogę wywalił.